Witajcie w świecie pasji, emocji, niezapomnianych chwil, jakie oferuje klub, któremu oddałem serce, czyli Wiśle. Bycie kibicem Wisły to nie tylko wspieranie drużyny na stadionie, to także uczestnictwo w jej bogatej historii, która kształtuje tożsamość klubu. Ja się nazywam Bartłomiej Zając z ekipy Go&Win i dzisiaj będę się wymądrzał dla Państwa na bardzo ważny temat. Temat kibicowski, który jest w ostatnim czasie bardzo gorącym tematem, szczególnie tutaj przy Reymonta. Zapraszam Państwa do oglądania. Go and win. Mistrzem, zostań go and win. Od zawsze na zawsze jeden fakt w grodzie kraka jest pewny. Kibice to filar klubu, którego zazdroszczą nam kluby na całym świecie, ale nikt o tym głośno nie mówi. Jeszcze przed nagraniem dla Państwa tego materiału zapytałem wśród znajomych, rodziny, co jest takiego wyjątkowego w wiśle. I. Wszyscy byli zgodni z tym, że Wisła to kibica. Atmosfera przed meczem na mieście, już w trakcie meczu na stadionie, to jest coś niesamowitego, któremu każdemu z Państwa polecam zobaczyć to u nas na Rejmonta 22 na własne oczy. Bo jest, to jest rzecz, której nie da się odzobaczyć. To jest cudowne uczucie i cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym klubie. Ale niestety, ostatnimi czasy żywot kibica Wisły nie jest taki łatwy, z uwagi na to, że jesteśmy napiętnowani przez inne kluby przez jakąś dziwną propagandę, że to my jesteśmy jako kibice najgorsi. No chciałbym przedstawić Państwu kilka faktów i nakreślić całą sytuację, jak to się wszystko zaczęło. Na początek nakreślmy sobie tą sytuację. Cała historia ma początek 5 sierpnia 2023 roku w Radłowie, niedaleko Przemyśla. Kibice z oprzyjaźnionej Unii yy, zapraszają kibiców Wisły na charytatywny turniej w którym dochodzi do tragedii. Banda jakichś pseudokibiców napada na ten turniej, w wyniku czego niestety ginie 40 mężczyzna. Prawdopodobnie od wybuchu racy w dłoni, co jest strasznym faktem, ale niestety się wydarzył i obwiniani za winę są kibice Wisły. Czy słusznie? Niech państwo sami ocenią. Zaczęło się masowe blokowanie kibiców Wisły na wyjazdy do innych klubów, co stało się jakąś propagandą którą chyba tylko wy sami rozumiecie, jednak na wiele się to nie zdało, bo kibic Wisły to jest tak zaparty i twardy za swoim klubem, że stawiał się pod stadionami wielu różnych klubów, co Państwu przedstawię. Pierwszy mecz, na który nie zostajemy wpuszczeni, GKS Tychy Wisła Kraków, 12 sierpnia 2023 rok. Kibice Wisły kończą wtedy zakaz wyjazdowy, także wiadomo, jak był zakaz wyjazdowy, mobilizacja będzie dużo większa niż na każdy inny wyjazdowy mecz, bo tak po prostu jest. Kibice są głodni wyjazdu, chcą wspierać klub czy na dobre, czy na złe. A przeczytam państwu teraz komunikat, który wystosował klub z tych, który jest żenujący i władze klubu napisały, przeczytały i wrzuciły. A ja Państwu go tylko zacytuję. Informujemy, że w związku z ostatnimi ulewnymi opadami deszczu wykryto awarię systemu bezpieczeństwa w sektorze gości, stadionu miejskiego w Tychach. W związku z tym ten pozostanie zamknięty dla kibiców Białej Gwiazdy podczas sobotniego meczu czwartej kolejki. Trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Drodzy Państwo, jedna część stadionu, sektor jest uszkodzony i reszta kibiców była bezpieczna. Tak? Gratulacje. Najszczersze gratulacje. Po tej sytuacji nasi kibice nie są wpuszczeni na kolejne yy, dwa mecze. Narpiew z Miedzią, która powołuje się na zapis PZPN o niepokojących sygnałach docierających do klubu, że przyjazd kibiców Wisły stwarza zagrożenie dla tego piłkarskiego święta. Następnie na mecz z motorem nie zostajemy wpuszczeni z uwagi na poprzednie akcje w, yy, z Pucharu Polski, gdzie w ruch poszła Piretechnika. Absurd goni absurd, drodzy Państwo. Kolejny mecz jest przełomowy. Bo jest to 27 października 2023 roku. Zakaz, yy, yy, mimo zakazu, kibice Wisły jadą pod stadion dopingować swój klub. Zostają umieszczeni pod bramami stadionu i kibicują pod bram stadionu. Nie zostają na niego wpuszczeni. No, takie obrazki i te zdjęcia, które mam nadzieję, że Państwo zobaczą, wołają o pomstę do nieba. Kolejnych przypadków już wymieniać nie będę, ale zadam tutaj pytanie całej kibicowskiej. Scenie. Czy to jest obraz piłki nożnej, jaki chcecie oglądać? Kiedy krzykniemy znowu razem? Piłka nożna dla kibiców, nie dla kiboli, dla kibiców. Zastanawia mnie jeszcze tylko jedna rzecz. Gdzie w tym czasie jest PZPN? Czy pan Kulesza y, zajmie się tą sprawą? Czy będzie popijał wysokoprocentowe trunki w, w siedzibie PZPN? Warto wspomnieć o Stali Rzeszów i pozdrowić prezesa Kalisza, który był w stanie stanąć do dialogu. Mimo że temat nie był łatwy dla obu stron, jednak cenię sobie dialog i po prostu mam tutaj ostatnie moja prośba do wszystkich kibiców: czy chcielibyście kiedykolwiek, żeby wasz klub był w ten sposób potraktowany? Czy to jest obraz piłki nożnej, jak wspominałem wcześniej, który chcecie oglądać? błagam was: ocząśnijcie się i krzyknijmy w końcu razem piłka nożna dla kibiców. Dzięki wielkie za wysłuchanie mnie, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie i zapraszam na wszystkie social media Go and Win Sport. i wszystkich, którzy oglądnęli to i mam nadzieję, że zachęciłem do odwiedzenia Wisły, stadionu Wisły już podczas meczu. Naprawdę atmosfera jest bardzo gorąca, polecam. Dzięki wielkie, hej!